Kiedy mam mówić o swoim powołaniu, o tym, kiedy to Pan konkretnie wszedł w moje życie i kiedy mam mówić o konkretnym momencie, to powiem szczerze, że nie ma czegoś takiego. Są pewne wydarzenia, jest pewien okres czasu, w którym to powołanie się zrodziło i w sumie cały czas się ono dopełnia i cały czas to Pan Bóg pracuje we mnie. Więc jeśli chodzi o konkretny moment, trudno mi wskazać. Na pewno muszę powiedzieć o osobach, które konkretnie wpływają na to, jak ja rozeznaję swoje życie, jak rozeznaję swoje powołanie. Nie sposób nie wspomnieć o moich rodzicach, o moim rodzeństwie, o wychowawcach, którzy w konkretny sposób pomagali mi rozeznawać, co jest w moim życiu najważniejsze. Pomagali mi odkrywać Pana Boga. Moje powołanie zrodziło się, można powiedzieć, już w wieku nastoletnim, czyli tak mniej więcej w liceum, w pierwszej, drugiej klasie liceum. Jednak dopiero po roku studiów doszedłem do wniosku, że chcę wstąpić do zakonu. I po roku studiów na Politechnice Gdańskiej doszedłem do wniosku, że to, co robię, to nie jest to, co powinienem robić i że to Pan Bóg chce mnie w zakonie, a nie chce mnie jako inżyniera. I to jest dla mnie też zagadką, dlaczego Pan Bóg chce właśnie mnie, właśnie takiego, jakim jestem, mnie grzesznika, mnie nie takiego, jakiego bym sobie wyobrażał, jakiego bym sam dla siebie chciał. Ale to przecież nie o to chodzi, żebym to ja dla siebie był ideałem, bo ideałów nie ma, ale tak odczytuję to codziennie, że to Pan Bóg chce mnie właśnie takiego, jakim jestem, z takimi, a nie innymi wadami, bo On chce we mnie i ze mną współdziałać, dlatego żeby innych ludzi przyciągać do siebie.